przerobiony układ rozruchu. 60 amper nie płynie przez stacyjkę, tylko bezpośrednio. Rozrusznik jest zabezpieczony przekaźnikiem, podłączony pod kontrolkę ładowania. Wcześniej było pod stacyjkę bezpośrednio. Kontrolka ładowania właśnie praktycznie od razu, kiedy jest połączone dodatkowe obciążenie w postaci cewki przekaźnika. Dobra, zaraz będę gadać pod kościołem, że odpalam ciapka w niedzielę. Ale rozrusznik za 250 zł. Dwa razy już się ułamał zębnik, wałek zębnika. No i ten cholerny, głośny odgłos pracy zębienia. Założyłem. Dosyć ładnie to pasuje wszystko. Teraz przewód od akumulatora jest za długi, ale końcówka oczkowa musi być oryginalna i tutaj miedź musi być zaokrąglona, inaczej nie wejdzie. Przewód od alternatora teraz mam za krótki, będę musiał chyba coś tu zmienić. Dobra. Zobaczmy, jak odpala. Jest trochę ciszej, tylko stuka.